Hello YouTubie, witam was moi widzowie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku poradników do Garry's Moda. Dzisiaj bardziej nietypowy odcinek, bo dzisiaj są tips and tricks, czyli takie bardziej porady związane z Garry's Modem. Słuchajcie, dlaczego nie ma poradników z skinów z Point Shopa? Dlaczego nie ma? Dlaczego nie robisz poradnika? Dlaczego? Dobrze, nie robię go dlatego. Jeszcze nie robię, ale może go zrobię. Tylko dlatego, że wiem, że to może być bardzo niezrozumiałe dla was. Ponieważ mieliście bardzo duże trudności z zrobieniem serwera, to co dopiero jak będzie trzeba jeden dodatek zrobić, czyli te moje papuga w tle, czyli te skiny, tak? Słuchajcie, dzisiaj nietypowy, bo wam pokażę, jak ja zazwyczaj gram ze znajomymi na serwerach i zalety, wady tej właśnie gry, tak? Dlaczego nie gram ze znajomymi? To po pierwsze, dlaczego nie gram ze znajomymi na serwerze, który zrobiłem, czyli ten z poradników, tak? Załóżmy, że to jest serwer z foldera, tak? Dlaczego nie gram na serwerze z foldera? Dlatego, że mój komputer za bardzo jest obciążany przez to i to jest bardziej taki serwer pokazówka na poradniki. Bardziej obciąża mój komputer, a ja jestem na laptopie. No, pewnie już wszyscy wiedzą, że ja gram na laptopie. Tak, gram na laptopie. Więc słuchajcie. Ja aktualnie gram ze znajomymi, wchodzę sobie w Garry's Moda. Wybieram sobie tutaj tryb, jaki chcecie. Pobieracie sobie więcej trybów z workshopa. Prop Hunt zwykły, Prop Hunt Extended. To jest ten z wersją, gdzie możecie się ludzikiem obracać, tak? Wezmę sobie tego zwykłego, czemu nie? I słuchajcie teraz. Tu mamy bardzo fajną mapę w tle. Wybieramy sobie rozpocznij nową grę. Nazywamy sobie serwer jak chcemy. Wybieramy sobie, no tam dwóch graczy niech będzie. A pamiętajcie, że tutaj nie ma żadnych opcji na razie, ale jak sobie to zmienicie na Extended, to jest o wiele więcej opcji. Tak samo jak to jest na Sandboxie. Macie tutaj opcje jakieś, tak? Wybierzemy sobie zwykłego Prop Hunta, wybierzemy sobie PH Manufactory i słuchajcie. Wszystkie tryby, wszystkie mapy pobieracie z workshopa. A dlaczego to ma takie nawiązanie do tych skinów? Dlatego, że to, co wy pobierzecie z workshopa, to i wszyscy ci ludzie, którzy dołączają na serwer, automatycznie im się to też pobiera z workshopa. Czyli na przykład, jeżeli wy tutaj sobie pobierzecie mapę, załadujecie ją, jeżeli pobierzecie sobie skina, jeżeli pobierzecie sobie broń, wszystko to się tu pojawi. Czyli na przykład jak sobie wezmę sandboxa, to wszystko to, co ściągnę, jakieś super karabiny, portal guny, machine guny, wszystko, to ci ludzie, którzy dołączą z wami tutaj, będą mieli te wszystkie rzeczy. Czyli na przykład sobie dołączamy na ten serwer, dołączamy sobie do gry i słuchajcie, wady i zalety mówiłem. No zalety są takie, że to widzicie, strasznie szybko się robi. No zalety są takie, że z workshopa pobieracie ile chcecie, co chcecie i tak dalej. Nie musicie tego na serwer pakować, tylko to już macie w swoim lanie, tak? A wady są takie, że to też obciąża komputer. Też obciąża, ale na pewno mniej. Nie. Chyba gra się nie rozpocznie nawet. A może? Do Huntersów mnie dołączy? Nie, jestem w propach. I tu się też mogę obracać. Tylko ja nie pamiętam, jak się blokuje. No, tym są te. Tak, słuchajcie. To, co pobierzecie z workshopa. Pobrałem sobie z workshopa. Tak, to jest z workshopa. Tak, to jest z workshopa. Pobrałem sobie taunty. I tam nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywa. Jak będę pamiętać, to zamieszczę to w opisie. Czyli sobie klikam C i mam pod C sobie zbindowałem taunty, tak? Czyli nie wiem, czy będziecie to słyszeć. Nie wiem, może coś było, nie mam słuchawek.
Zaraz, zaraz zobaczymy. No, słychać. Nie wiem, czy wy to słyszeliście, ale ja to słyszałem. I słuchajcie. Teraz, jak to było? Jak to było? Którym się konsola odpalało? Słuchajcie. Zaraz wam tu dam protipa, sprzedam, bo mam taki zajebisty kartonik tutaj z komendami różnymi. I słuchajcie, też jest dodatek na workshopa. Co do skinów, jest dodatek do workshopa. Podłoga. Żeby sobie ściągnąć player model selector. Player model selector. Selector. Czy to działa? Nie działa. Czy bez CL to musi być? O, jest. Patrzcie. Player model selector, czyli player model. Nie. Gdzie ta komenda jest? Mordy, już zgubiłem. Player model, podłoga, selector. I wszystko to, co pobierzecie sobie z workshopa, będzie tutaj. Prawda, jakieś MTF-y, te sprawy, laga mam aktualnie, bo kliknąłem coś, nie mam pojęcia co to. A, helikopter, możecie sobie Jerego, możecie sobie Pieseła, możecie Kozę, możecie wszystko. Wszystko, 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 wszystko sobie ściągacie z workshopa, to trafia na serwer. Jakieś errorki. Tak, i tutaj apply model. No i będziecie, powinniście być teraz tym, tym, właśnie tym. A jak się zmienia drużyny? Hunters. O, widzicie, jestem kozą. No, więc mam nadzieję, że ten poradnik, te tipsy, triksy wam pomogą. No bo powiem wam szczerze, że ciężko się dodaje te skiny na ten serwer, bardzo ciężko i możecie tego nie ogarnąć tak szybko. Ja wiem, że są u mnie widzowie, którzy są bardzo sprytni i są widzowie bardzo inni, którzy mogą sobie z tym po prostu nie poradzić, tak? Ale na pewno to dodam, ale na pewno nie w najbliższym czasie, tak? Jak mogę zobaczyć swojego skinka? Pewnie jakiś third person muszę wpisać. No, taka komenda nie istnieje nawet. A, słuchajcie, bo to też niedawno się dowiedziałem, że można. Że można sobie. O, proszę bardzo, jestem piękną kózką. Z shotgunikiem. Tylko nie wiem, czemu mi tak jakoś bardzo dziwnie płynnie to chodzi. No tutaj laguje akurat. No. I tak to właśnie. Tak to właśnie wygląda. Słuchajcie, ostatnio się dowiedziałem, że można z workshopa sobie ściągnąć Uliba i ULX-a, czyli te komendy, tak? Tylko ja aktualnie nie mam ich. O, Jezu, moje gardło, nie mam ich ściągniętych. Ale wiem na pewno. Open menu press C. A, okej. Okay. Czyli tamt menu działa. F4? Nie działa, nie F4. No. To wszystko działa. Dziękuję wam bardzo serdecznie, że obejrzeliście, że wytrwaliście do końca. Pamiętajcie, że jak wam się spodoba, możecie pierdaknąć tę łapkę w górę. To naprawdę nie boli. Ale nie zachęcam was do subskrybowania, bo to już zależy od was. I chciałbym, żebyście zrobili to dla mnie, żebyście nie naciskali dzwoneczka, bo wiem, że wszyscy nalegają, żebyście naciskali. Ja kiedyś nacisnąłem i jest bardzo wkurwiające te powiadomienia, jak dostaję na telefon, na maila i wszędzie, więc pamiętajcie, żeby nie klikać pod żadnym pozorem nigdy dzwoneczków. To jest podstawowa moja zasada, żeby nie klikać dzwoneczka.
bo jak się kliknie dzwoneczek, no to już klops, już przepadliście. Koniec. No. Żegnam was, YouTubie. Do zobaczenia.